Dzień dobry, tudzież dobry wieczór, moi drodzy i moje drogie, witamy Was na kanale Weronika oraz Marcin Tyszka. I wraz z Marcinem będziemy rozmawiać o menstruacji, o okresie znowu, dlatego że pierwszy odcinek Wam się bardzo spodobał. Będziemy dzisiaj sprawdzać, ile wiesz o okresie. Teraz się bardziej boję niż na pierwszym, bo już na pierwszym miałem prawo jeszcze nic nie wiedzieć, nie? I jeszcze ludzie myśleli, to jest chłopak, to jest Patryk, on może nie wiedzieć. Pokazałem pazur. Że coś wiem. Proszę. I ja się boję, że masz na przykład trudniejsze. A są trudniejsze? Pół na pół. Dużo pytań wykorzystaliśmy po prostu w pierwszym odcinku. Teraz na TikToku jest taki trend, że dziewczyny właśnie pytają swoich chłopaków jakieś takie strasznie głupie pytania na temat okresu i oni często nie wiedzą. Więc zaczynajmy. Da. Absolutnie nie chciałem tego powiedzieć. Pierwsze pytanie brzmi: ile średnio zużywa się tamponów w ciągu doby? I do tego się liczy noc też? Tak. Doba to również noc. Ha! Ja bym powiedział, że 2 na dzień i 1 na noc. Że 3 na dobę. Aha. Jeden tampon zmienia się tak mniej więcej co 4 do 6 godzin. To mogłem nie do końca trafić. Można je nosić max 8, więcej już totalnie się nie powinno, bo jest to po prostu niebezpieczne. Czyli ile wychodzi tak średnio? Będzie 6. No tak od 4, 5, 6. Zależy też od dnia okresu na przykład. Na starcie więcej pewnie. No, na starcie więcej, tak. Brawo. Czyli 3 nigdy? Betoniarzu! 4! 4! To jest już takie na granicy, że 8 godzin, a więcej niż te 8 godzin naprawdę się nie powinno, bo wtedy wzrasta ryzyko wstrząsu toksycznego. I to jest stan niebezpieczny dla zdrowia i życia. Czemu są różne rozmiary tamponów? No to tak samo chyba jak są różne rozmiary koszulek. A żeby do czego pasował? Do... rozmiaru pusi. Nie. Do obfitości. Tak. Bałam się, że to powiesz. Większość ale to nie jest taka... Nie, to nie jest głupia odpowiedź według mnie. Tak zwane przejęzyczenie freudowskie. Większość mężczyzn tak mówi, chciałam powiedzieć. Ma to sens, że po prostu każdy inaczej krwawi, ale według mnie większy sens miałoby to, że każdy dobiera sobie rozmiar do siebie. Różne dni okresu są różne tampony. Aha. Na przykład masz, nie wiem, pierwszy, drugi, czasami trzeci dzień są takie bardzo obfite, potem kolejne już coraz mniej, nie? No to trochę nie trafiłem. Co ile wymienia się kubeczek menstruacyjny? Czekaj, co? Co ile się wymienia? Przecież ich się nie wymienia. Przecież je się myje. No tak, ale chodzi o to, że... A, musisz... koleżanko, no kiedy... ty już zadałaś pytanie, no już nie, odpowiedziałem. No nie, ale kiedy musisz właśnie go wyjąć i umyć? O to chodziło w pytaniu. A zobaczcie, jaki czujny, jaki mądry, jaki obeznany w temacie. Proszę bardzo, Patryk. Kubeczek menstruacyjny może wytrwać wiele lat. Nie, chciałem tylko zwrócić uwagę, że... Tak, no to ja prawda. Wiem to takie to prawda, to bardzo dobrze, że to ja wiesz, wiem takie no. rzeczy. A co ile wymieniać? No to ja bym powiedział, że tak samo jak tampon, że max 8 godzin. Okej, a więc tutaj kubeczki menstruacyjne mają trochę przewagę nad tamponami. Można je wymieniać co maksymalnie 12 godzin. Okej, czyli możesz sobie rano i przed snem. No. Fajnie, wygodnie, brałbym. Natomiast uważam, że to pytanie było już na tak coś jak rozszerzona mapa. Że trudno. Rozszerzony mata, to nie chodziło mi o rapera. Okej, nie zrozumiałam. Wiesz co, możliwe, że zadawałam to pytanie, ale sprawdzimy czy twoją pamiętam. Pamięć. Około w jakim wieku kobieta przechodzi menopauzę? Bo jak wiadomo, już wiesz, czym jest menopauza. Tak, 50. W sumie dobrze, bo między 45 a 55. No to super, idealnie się wpasowałem. Super. O czym może świadczyć brak okresu? Jest wiele powodów. Oczywiście. Pierwsze, co się ciśnie na usta. Możesz oczekiwać dziecka. Tak, to jest pierwsze. Drugie. Możesz i powinnaś udać się do lekarza. Ponieważ jeżeli jakaś czynność twojego organizmu nie występuje naturalnie tak jak powinna, to znaczy, że dzieją się w twoim organizmie zmiany i trzeba je zbadać. Jeśli jestem przy tym temacie, chciałem wam powiedzieć, że warto się badać oraz pokazywać również swoje okolice intymne nie randomowym ludziom na ulicy, a ludziom, którzy wiedzą coś na ten temat. Ja na przykład, jeżeli już pytacie, w tym miesiącu pójdę do pana, co bada. Brawo! Mam to zapisane na liście, bo w tym roku nie byłem u pana... Nie, to nie jest ginekolog, oni się inaczej nazywają męscy... W każdym razie ważne jest badanie się. Jeszcze nigdy w Warszawie nie byłem, także no...
Okej, według mnie bardzo fajnie powiedziałeś, bo faktycznie brak okresu może świadczyć o różnych rzeczach, wiadomo, między innymi o ciąży, ale również silne przeżycia psychiczne, intensywna kuracja odchudzająca, zaburzenia hormonalne, radykalna zmiana klimatu, odstawienie pigułek antykoncepcyjnych czy długotrwały wysiłek fizyczny. Dobrze mi poszło. Zgadzam się. Że... Ale to nie koniec. Czy można sikać równocześnie mając tampon w środku? Można. Come on, nie ze mną te numery. Ja uważałem na lekcjach i na tyle, na ile mogę być obyty w tym temacie, to wiem, że to ze sobą... To się drugiego nie ima. Cewka moczowa jest wyżej? No, jest w innym miejscu niż pochwa. Wyżej. Tak. To tak jakbyś powiedziała, czy można oddychać jedząc. Okej. Okay. No, można, no bo tu masz... A tu masz... Czy można sikać palcem w dupie? Tak, nie... bo to dwie różne dziury. Twój przykład był o wiele zajebiejszy od mojego. No? Stwierdziłam, że zadam ci to pytanie i bardzo liczyłam na to, że odpowiesz na nie dobrze, bo jakbyś odpowiedział na nie źle, to zwątpiłabym w ten związek. Ale generalnie właśnie dużo facetów odpowiada źle na to. Ale nie powinnaś wtedy wątpić w związek, tylko w edukację seksualną tak, w naszym kraju. To prawda. Nie ma co tu skreślać facetków. To było takie, wiesz, wyolbrzymienie takie, to prawda. To... No. Takie sprzedanie kuksańca. Czy można pływać z tamponem? Można. Ty pływałaś przy mnie. Tego... I przy wielu ludziach. Nawet nie wiedzieliście kiedy. Gdybym dostał to pytanie przed byciem z tobą, prawdopodobnie odpowiedziałbym, że nie można. Tylko tak tylko powiem, więc nie musicie się czuć źle, jeśli... Nie mieliście partnerki i nie wiecie tego. Bo to jest w sumie z dupy ta wiedza. Skąd miałbym to wiedzieć? No właśnie, to jest też to, że nie uczy się chłopców, potem mężczyzn. Czy aczkolwiek akurat co innego według mnie pytanie o cewkę moczową i pochwę, a co innego o to, czy można pływać. To jest takie, że tego w sumie nie musisz wiedzieć jako mężczyzna nigdy. Znaczy, to prawda, może ci się nie przydać jakby ta wiedza, jeśli chodzi o twoje życie, ale też... No spoko wiedzieć, czy twoja partnerka ma lub nie ma jakieś ograniczenia, nie? Tak, albo mówię... w ogóle kobieta wokół ciebie. Dzielimy świat, prawda? Kobiety i mężczyźni, więc fajnie by było też wiedzieć według mnie. Czym się różni wkładka od podpaski? Pytałeś o to kiedyś. No wiem, nie pamiętam. Okej, okay, a więc podpaskę nosisz jak masz okres, a wkładkę można nosić jak się nie ma okresu. Podpaska jest większa, ma zazwyczaj skrzydełka, które podkleja się pod majtki dla większej takiej stabilności. Wkładka jest zdecydowanie mniejsza, nazywa się to wkładka higieniczna i niektóre kobiety noszą ją tak na co dzień. Ja na przykład nie lubię wkładek, uważam, że są przeciętnie higieniczne, ale... takie ich spoko zastosowanie, to jest właśnie na przykład ostatni dzień okresu, jak już jest takie plamienie, nie? Żeby sobie bieliznę nie pobrudzić, ale nie ma już tego heavy flow. A przed pierwszy dzień okresu wkładka jest ok? Wiesz co, wtedy faktycznie też jest takie plamienie, więc też może być spoko, żeby gdzieś tam tej bieliznę nie pobrudzić, nie? Okej. Mam nadzieję, że tym razem zapamiętam. Co to jest owulacja? Owulacja to pochodzi z łaciny. Przekształcone było to na język angielski i jest to słowo ovulation i oznacza po prostu miesiączkę. Okej, okay, powiem ci definicję. Czyli nie. Owulacja polega na pęknięciu pęcherzyka grafa i uwolnieniu komórki jajowej, która przemieszcza się do jajowodu, czyli to jest ten właśnie moment uwolnienia komórki jajowej. Tu akurat jestem, okay. Tak, ale jestem akurat niezadowolony, że tego nie wiedziałem. To jest taki termin, który w sumie mógłbym znać. A wiesz co, wydaje mi się, że to było w ogóle na pierwszym filmie naszym. O, no to tym bardziej powinienem. Spoko. Czy podczas cyklu owulacja występuje zawsze? Brzmi na tyle podchwytliwie, że nie wiem, czy to jest podchwytliwe w tę stronę, że powinna być zawsze, czy że w tę stronę, że czasem jednak nie, ale powiem, że występuje zawsze. Okej, okay, przeczytam. Zdarza się, że w trakcie cyklu nie dochodzi do wzrostu pęcherzyka, a tym bardziej do jego pęknięcia i wydostania się komórki jajowej. W rezultacie niemożliwe jest zapłodnienie i zajście w ciążę. Mówimy wówczas o cyklu tak zwanym bezowulacyjnym, który jest jedną z przyczyn niepłodności. Okej. Okay. To było ostatnie pytanie. O, okej. Okay. Nie liczyłbym tego odcinka na punkty, na ile odpowiedział, na ile nie, a liczyłbym to na wiedzę zdobytą podczas tego odcinka, którą będę mógł wykorzystać w moim dorosłym życiu na zawsze już. Zgadzam się. Przede wszystkim jakby nie chodzi o to, ile ty wiesz z tego, ile nie wiesz. Wydaje mi się, że tak
biorąc pod uwagę wszystkich mężczyzn na świecie, ty jesteś w top 100 wiedzy na temat okresu, pomijając lekarzy. Myślę, że jestem ponadprzeciętny, ale myślę, że nie jestem ekspertem totalnie. Przede wszystkim nie wstydzisz się o tym mówić, nie masz problemu, żeby o tym mówić, nie masz problemu, żeby się dowiadywać i nie jest to dla ciebie temat tabu, co dla wielu mężczyzn, a czasami nawet kobiet jest tematem tabu i nie chcą i nie lubią i wstydzą się o tym rozmawiać. A nawet czasem dla ludzi w Sejmie. To prawda. To prawda. Możemy tylko ten odcinek zakończyć taką krótką piosenką. Wszystko możesz chcieć mieć, jeśli tylko chcesz, więc uwierz w cuda. Nie oglądaj się, wyznacz dobry cel i leć. Duet Weronika i Patryk Szczepanik. Jest już teraz dostępny na Spotify'u w formie podcastu, ale zrobimy fajnie, nie? Comfort Couple. Ale mamy też to na YouTubie, ale jeśli na przykład jedziecie w samochodzie i chcecie nas posłuchać, to jesteśmy na Spotify'u i dodajemy teraz co? Tydzień. Podcasty w każdą środę. Ale tutaj normalnie cię słychać, ja tak samo. W każdą środę. O 15? Okej. Dziękujemy ślicznie za oglądanie. Miejcie wspaniały dzień, kochani, i dowiadujcie się, eksperymentujcie, zdobywajcie wiedzę. Bye!